Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym piątku tradera. Z tej strony Radosław Rygielski, moi drodzy, zaczynajmy. Dzisiaj powiemy o tym, jak cena Bitcoina wybiła ostatnią strefę. Stąd też ostatnie wzrosty są niezrealizowane. Mamy dalszy ruch spadkowy. Zrobimy do tego oczywiście zaraz aktualizację. Dalej przejdziemy do rynku Dolara do polskiej złotówki, i również spojrzymy na cykle, w których Bitcoin cały czas podąża. Na końcu mam moi drodzy dla Was niespodziankę. Jest to ćwiczenie, które pokazuje, jaki kapitał faktycznie możemy wybrać do handlu, tak aby go rozumieć i też wiedzieć, co faktycznie ryzykujemy. Nie tylko cyferki, ale oczywiście jaka prawdziwa wartość względem czasu, względem aktywności, względem możliwości stoi za kwotą, którą właśnie chcemy na rynku wykorzystać. Przypominam również, że już niedługo startujemy z wyzwaniem czas gry o pieniądze. Zapiszcie się proszę na to wyzwanie, jeżeli macie oczywiście ochotę. Będzie to seria liveów, które poprowadzę wspólnie tutaj z ambasadorami. Zaczynamy już 23 sierpnia. Możecie sprawdzić, o czym będą te spotkania na żywo. Można się zapisać na to wyzwanie, klikając w link pod tym filmem w opisie, i następnie wystarczy kliknąć tutaj właśnie na dole. Zapisz się już teraz, wpisać swoje imię, e-mail i dołączyć do wyzwania. Dobra, nie przedłużamy. Wczoraj, czyli 18, byliśmy dokładnie w tym miejscu na rynku Bitcoina, czyli okolice 22 tysięcy, której ta strefa koloru fioletowego była ta strefa lokalna, wzrostowa, gdzie był to pierwszy sygnał pro wzrostowy, a drugim sygnałem na wzrosty miało być wybicie tej której tendencji. Jak widzimy, cena po pierwsze. Wybiła nam tą strefę dołem, czyli totalnie zanegowano możliwe wzrosty, więc te wzrosty są niezrealizowane. Dalej tutaj ta tendencja w ogóle nawet jak widzicie, nie została wybita do tej pory. Stąd też, w tym ruchu, który właśnie trwa na rynku bitcoina, mamy cały czas tutaj trend spadkowy, ostatnie przewagi zostały wybite. Oczywiście pamiętajcie, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, i żebyście do każdej decyzji, którą podejmujecie, po prostu zawsze ograniczali ryzyko i je też ustalili na poziomie, który jest dla was. Po prostu akceptowalne, bo nie zawsze wszystko wejdzie. E, ok, i teraz tak, co dalej z rynkiem bitcoina? Bitcoin wybijając tą strefę zszedł do poziomu 27444. Tutaj niestety jest bardzo duża przestrzeń aż do okolic tutaj 19 tysięcy, stąd nie ma co myśleć na razie o tak, szerokim, e, tutaj, o tak szerokiej strefie cenowej, żeby ona była strefą prowzrostową, chyba, że ktoś patrzy na długi, długi termin, ale taką analizę długoterminową, globalną robiliśmy z tego, co pamiętam, dwa tygodnie temu bądź w zeszłym tygodniu, tam wszystko było opisane, jeżeli chodzi o termin nawet i roku na Bitcoinie, ale krótkoterminowo w tym momencie Bitcoin, żeby dał sygnał jakiś prowzrostowy, czyli informację, że możemy wrócić tutaj w okolice 20%, 23 czy 25, to niestety, bądź też wstety, dla mnie będzie tutaj to dopiero wybicie tej tendencji, która cały czas nie jest wybita, jest nienaruszona, to przełamie ten trend spadkowy, więc jak widzimy, tutaj po prostu musimy poczekać, więc dzisiaj na ten moment nie, nie, analiz, nie ustalamy żadnego konkretnego kierunku, tylko po prostu Czekamy, żeby cena pojawiła się powyżej ten, tej tendencji i dopiero wtedy będziemy po prostu mogli skorzystać z, z jakiegoś przyszłego ruchu. Co jest ważne, takie momenty na rynku też będą, wtedy warto albo jest poczekać, bądź też spojrzeć na rynki inne. Dolar do złotówki? od strefy, którą oznaczaliśmy w zeszłym tygodniu. Wiemy, że odreagował, ponieważ wczoraj już o tym mówiliśmy i jesteśmy już bardzo blisko poziomu 4,74, o którym też mówiliśmy wczoraj przed tym ruchem wzrostowym, A jeżeli oczywiście chodzi o tą całą analizę. Więc dobra, co do Bitcoina, lokalnie wiemy, że czekamy, żeby w ogóle cena znalazła się tutaj przy tej tendencji. Globalnie cena Bitcoina, tutaj oczywiście wiemy, że porusza się cały czas w cykliczności, czyli... Tutaj non stop między halvingiem z roku 12, 16, między tutaj, halvingiem z roku 16 i halvingiem z roku 20. Mamy pewne zależności, gdzie cena po prostu, jak widzicie, reaguje, tak? Po przebyciu powodowłościami ruchy. Spadkowe konsolidacja, spadek, konsolidacja, spadek i aktualnie trwa ta konsolidacja. I Cały czas tutaj czekamy na jeszcze jeden sygnał z tej kolejnej tendencji, bo cena bitcoina jest w ważnej strefie dość szerokiej, ale. Pro wzrostowej, jeżeli chodzi o długi termin, bo pamiętajmy moi drodzy, że można tworzyć analizę na długi termin, ale też oczywiście na termin krótki. Okej, okay, małe podsumowanie, na Bitcoinie w tym momencie nie ma sygnału do pozycji krótkoterminowej, w długim terminie cały, cały czas jest aktualne to, że tutaj do strefy 17500 jest tutaj to popytowy obszar, w którym ja sam również skupuję, jeżeli chodzi o hold. Oczywiście nie, nie nakazuję Wam tego robić, tylko dzielę się tym co po prostu robię prywatnie, zresztą nieraz to też już pokazywałem, czy jak były spadki na Ethereum, czy też nawet jeżeli chodzi o ewakuację z polskiej złotówki. No ale oczywiście niektóre osoby o tym zapominają i tylko pamiętają na przykład, że coś się nie zrealizowało, ale spoko, taki urok publikowania czegoś dla szerszego grona. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Bitcoin za nami, dolar do złotówki też za nami. Pod tym filmem, moi drodzy, jest link do zapisów i też teraz nawet patrzę na to, co się dzieje i naprawdę wokół krypto znów Robi się duży szum. Coś się dzieje, jeżeli chodzi o Ukrainę, że kupują partie broni. A... Dalszy temat, tutaj jest regulacja kryptowalut, tak świeże, dość świeże newsy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co lubimy najbardziej, czyli tworzenie szumu, po to, aby cena szalała, aby, aby były tutaj spadki, wzrosty, bo wtedy dochodzi faktycznie do największych transakcji. Stąd też ja te aktualizacje robię, żeby przygotować Was pod najbliższe trendy. Czasem oczywiście trwa to długo i nic się przez jakiś czas nie dzieje, ale taki urok rynku, stąd też wam też o tym, moi drodzy, mówię. Dobra. Przejdźmy teraz do ćwiczenia, moi drodzy, które wam myślę, że w ciekawy sposób pokażę, jak zrozumieć kwoty i też żeby nie stosować psychologii, tylko zrozumieć swoją psychologię. W takim razie przejdźmy do ostatniej części tego nagrania. Dobra, czas na ćwiczenie. Teraz pokażę wam rzecz, którą może zrobić każdy. Na kartce papieru, żeby rozpisać odpowiednio pewne kwoty i dwa tematy zależne od tych kwot. Żeby zrozumieć, jaką kwotą możemy faktycznie handlować bądź też ile możemy ryzykować. Zacznijmy od szerokiego spojrzenia. Zobaczcie, że wiele osób mówi, że psychologia na rynku jest najważniejsza. A skoro by tak było, no to sobie po psychologii czy psychoterapeuci by handlowali na rynkach. Tak nie jest. Są też jest najczęściej spychologia, żeby znaleźć winnego, ale w tym jesteśmy czasem mistrzami jako ludzie, żeby, żeby tą e odpowiedzialność na coś zepchnąć. A najczęściej chodzi o to, że ktoś nie ma po prostu wiedzy. Zobaczcie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której na przykład ostatnio przypomnijcie sobie sytuację, w której załóżmy ostatnio, ponieśliście stratę, na przykład, której na ostatnim ruchu e, Bitcoina przykładowo. I pomyślimy sobie o tej stracie jako o wartości. Jeżeli chodzi o cyferki, ktoś powie, że to było 1000 zł, ktoś powie, że było to 500 zł, ktoś powie, że było to 100 tysięcy bądź milion czy dwa. I teraz zobaczcie, że gdy zadam drugie pytanie, to już odpowiedź nie będzie taka jasna jak z tymi cyferkami. Pierwsze pytanie było jaka to była kwota, a drugie pytanie jest jaka wartość w postaci możliwości i też czasu i energii, którą tracisz, żeby tą kwotę odzyskać, straciłeś ponosząc tą stratę. Czyli co stało za kwotą, którą ryzykujesz, i zobaczcie. Gdy sobie rozpiszemy kwoty, zacznijmy sobie od pułapu mniejszego, załóżmy od 1000 złotych, pójdźmy delikatnie wyżej, następnie rozpiszmy sobie na kartce, w tym przykładzie jest najprostsze narzędzie, czyli Paint. Przejdźmy sobie, załóżmy, do 10 tysięcy, do 100 000 i do miliona. Rozpisując te wstępnie cztery kwoty, możemy znaleźć pułap, który dla nas jest do zaakceptowania, i w pobliżu tej kwoty będziemy szukać wartości, którą możemy handlować. I też zobaczymy, które poziomy są dla nas w ogóle nie do zaakceptowania. I zobaczcie, chodzi o to, aby poznać, co stoi za prawdziwą wartością, za, za ilością pieniędzy. Czyli, co stoi za cyferkami. Przykładowo, zobaczcie, że mamy 1000 zł i trzeba się zastanowić, dla mnie w moim życiu, ile czasu potrzebuję. Tutaj zapisujemy to po lewej stronie, aby taką kwotę odrobić. Dla kogoś będzie to załóżmy dwie godziny, tak? Ok, po lewej stronie ile czasu potrzebujemy, załóżmy to odrobić. Teraz pójdźmy sobie dalej, załóżmy, że to będzie 10 tysięcy złotych. Dla kogoś będzie to 10 godzin, do kogoś będzie to załóżmy 30 dni, że tyle czasu potrzebuje, aby taką wartość odrobić. Pójdźmy sobie dalej do 100 tysięcy złotych i też napiszmy, jaka wartość względem czasu, który potrzebujemy, żeby odzyskać tą kwotę, gdy ją stracimy. Jest, jest to właśnie tutaj ona, ten czas potrzebny, aby tą kwotę odzyskać. Czyli zobaczcie, mamy kwoty... Po lewej stronie, moi drodzy, wypiszmy, ile czasu potrzebujemy w swojej pracy, w swoim zawodzie, w swojej firmie, żeby te pieniądze odzyskać, tak? Jeżeli byłaby właśnie strata. Załóżmy tutaj, okej, okay, mamy 100 tysięcy, ktoś na przykład napisze tutaj rok, tak? Jeden rok, milion załóżmy, to choć będzie to skala, przykład, skala załóżmy tutaj e, 60 dni. Tak, okej. Okay. I teraz tak, rozpisując te wartości, zobaczcie, że już obraz tych kwot zaczyna się zmieniać. Bo rozumiemy, co stoi za daną kwotą, ile czasu potrzebujemy, aby tą kwotę odzyskać. I to już przestaje być takie, wiecie, słodkie pitolenie o tym, że okej, okay, ja straciłem 2% rachunku, ale i tak czuję emocje, mimo tego, że jest to mała kwota. No czujesz emocje z racji tego, że nie wiesz nawet, czym faktycznie jest ta kwota. Gdy sobie rozpiszesz, ile czasu potrzebujesz, aby tą kwotę odzyskać, widzisz, ile to jest Twojego życia, tak? Tutaj jest bardzo prosty oczywiście przykład. Po lewej stronie wypisujemy, ile czasu potrzeba by tą kwotę po prostu odzyskać. Druga rzecz. Po stronie prawej na kartce rozpiszcie sobie, moi drodzy, jakie możliwości stoją przed Wami za tą kwotę. Dla kogoś 1000 zł będzie to na przykład jeden weekend z rodziną. Tak przykładowo gdzieś będzie to, no może weekend to przesadziłem, tak? A już my jeden, dzień, jeden jednodniowy wyjazd tak z rodziną. Dalej dla kogoś 10 tysięcy złotych będzie to załóżmy dwa tygodnie wakacji z rodziną, tak, przykładowo 100 tysięcy złotych dla kogoś będzie załóżmy to poddasze, tak, poddasze na wynajem, z którego załóżmy będzie miał, przykładowo 600 złotych miesięcznie, tak. Zapisujemy sobie to wszystko. Dalej mamy kwotę miliona złotych. Dla kogoś będzie to przykładowo, na ten moment uznajmy, że e, możliwość stworzenia nowego biznesu, tak? Nowy biznes, tak? Nowy biznes. To oczywiście zapisujemy to skrótami. Teraz zobaczcie, patrzymy na te kwoty i dzięki temu możemy znaleźć pułap, który dla nas jest w ogóle do zaakceptowania. Czyli nie ma już, wiecie, pitolenia, tak na to mówię prześmiewczo, o tym, że psychologia i tak dalej, i tak dalej, medytacja, tutaj chodzi o logikę. Na rynku, żeby to wszystko rozumieć i były kwoty, które rozumiemy, a nie domysły i szukanie, wiecie, igły w stogu siana. Dzięki temu, moi drodzy, możemy zapać pułap. Dzięki temu, że wszystko rozpisaliśmy. Czyli patrzymy sobie na kwotę, załóżmy 1000 złotych, jako kwotę, którą moglibyśmy zaryzykować na rynku, i załóżmy myślimy, ok, jeżeli ją stracę, to na przykład mam tak. Jestem w plecy, przykładowo jeden dzień z rodziną i dla mnie jest to załóżmy dwie godziny pracy. Tak? Możliwość tracę taką, ale żeby to odrobić, potrzebuję tylko dwóch godzin. I załóżmy. Patrzysz na to, okej, okay, to są dwie godziny, które dają mi jeden dzień. Nie ma żadnego problemu. To jest dla mnie pułap do zaakceptowania. Czek. Dalej, wybaczcie, że piszę to w taki sposób, ale każdy z Was może zrobić to ręcznie, w ciszy, w spokoju, w swoim domowym zaciszu. Teraz idziemy sobie dalej do kwoty 10 tysięcy złotych. Ktoś na to spojrzy, powie: ok, dla mnie jest to 30 dni pracy, albo dwa, dwutygodniowe wakacje, dwutygodniowe wakacje z rodziną. Teraz zaczyna się sytuacja, w której myślisz, kurczę, czy ja jestem w stanie to zaryzykować. No, nie ma takiej opcji. Czyli jeżeli zobaczysz, że między pułapem pierwszym, w tym przykładzie 10 tysięcy złotych, a pułapem drugim 10 tysięcy, tak, widzisz, że 1000 jest do, do zaakceptowania, 10 tysięcy nie, to, to oznacza, że to, co jest pomiędzy tutaj tak? czyli to, co jest pomiędzy tymi dwiema kwotami, to tutaj możesz szukać wartości, którą będziesz faktycznie w stanie handlować i też na rynku ryzykować. Bo zobaczcie, jeżeli dla kogoś jest nie do zaakceptowania strata 10 tysięcy złotych, to wtedy nie ma co w ogóle iść dalej. Wtedy zapominasz o tej reszcie. Tak? Totalnie. Czyli szukasz między 10 tysięcy a 1000. Wtedy najprościej jest, moi drodzy, tutaj wybrać kwotę pomiędzy, czyli załóżmy 5 tysięcy złotych. Zajmijmy sobie tutaj, moi drodzy, kolor. Tu się chyba zmienia w tym... E... W tej, na tej stronie z paintem online, ok, załóżmy, widzimy, że jest to 5000 złotych, ok, i znów robimy to samo, czyli rozpisujemy sobie, jaka kwota, czyli to 5000, co nam faktycznie może dać. Tutaj doprecyzujmy, żeby tutaj to wszystko było lepiej widoczne, ok, dobra. Ta kwota, co za nią możemy mieć, i przykładowo, komuś wyjdzie, kto nie akceptował 10 tysięcy złotych, że tutaj załóżmy jest 15 dni, tak, 15 dni i załóżmy, będzie tutaj to przykładowo weekend z rodziną, tak, jeśli oczywiście ktoś tutaj nie patrzy w kategorii rodzinnych, tak, to oczywiście może tutaj napisać inne rzeczy typu wyjazd góry, nie wiem, kupno roweru i Załóżmy wtedy, znajdujemy ten pułap, który my jesteśmy w stanie zaakceptować, tak? Bo najważniejsze jest to, żeby w całej tej psychologii nie skupiać się na czytaniu książek, które mają po 400 stron, tylko skupić się na tym, co nam może pomóc i jesteśmy w stanie zrobić to w prosty sposób. Niejednokrotnie, gdy mieliśmy, załóżmy we wrześniu zeszłego roku, spadki na, na Ethereum, pokazywałem, jak załóżmy jest dokonywana manipulacja ludźmi poprzez media i granie na ich emocjach. Najczęściej tworzy się piękne historie wokół czegoś, co jest naprawdę proste. Oczywiście pamiętajcie, że każdy z Was spojrzy na to ćwiczenie i na te dni, na te kwoty i na te możliwości przez pryzmat swoich przekonań, nawyków. Ktoś będzie. Nie lubił spędzać czasu samodzielnie, czy będzie miał gdzieś swoje potrzeby, więc nawet gdy zobaczy rok pracy, to powie: OK, akceptuję to. Więc też warto jest się zastanowić przez pryzmat, czego będziemy patrzeć na to proste ćwiczenie. Dzięki temu możemy znaleźć pułap, który po prostu akceptujemy, bo zobaczcie, że nie każdy rozumie, co faktycznie ryzykuje. Ludzie mówią o kwotach. Jest takie powiedzenie: ryzykuj tyle, ile możesz stracić. No, większego głupstwa nie słyszałem, jeżeli oczywiście nie jest rozwinięte, bo co to znaczy? Nic. Bo ktoś mówi, nie ryzykuj więcej niż 2% kapitału. Co za bzdura. Każdy inaczej ten kapitał zdobywa, inaczej też go, jest dla niego to większą, bądź mniejszą trudnością i też ma do niego inny szacunek, bądź jego brak. Nie mówię, że jest to dobre, czy to jest złe. Więc takie ćwiczenie dla Was, moi drodzy, zostawiam. Rozpiszcie sobie te, te kwoty, bo jedna z osób pewnie zakończy swoją przygodę tutaj, bądź między milionem a dziesięcioma, czy stoma, a ktoś na przykład zobaczy, że nawet tysiąc złotych jest dla niego nie, nie do zaakceptowania, bo widzisz, że tutaj chodzi o jeden dzień z jego życia, bądź dwie godziny. Wtedy idziesz do kwot mniejszych i dzięki temu naprawdę zrozumiesz, co stoi za kwotą, i te emocje też będą mniejsze, bo emocje najczęściej nam o czymś mówią. Gdy jest ich bardzo dużo, to najczęściej pochodzi to z pewnych zagrożeń, a brak wiedzy równa się często zagrożenie. A gdy wiedzę mamy, załóżmy w takiej formie, że wiemy, co jest za daną kwotą, to te emocje mogą być mniejsze. Napiszcie proszę, czy takie wstawki chcecie, aby się pojawiały, bo tego mam naprawdę dużo z racji tego, że nie od dzisiaj się tym zajmuję. Zresztą też duża część z Was jest ze mną już bardzo, bardzo długo. Serdecznie Was, moi drodzy, pozdrawiam, pamiętajcie. O linku w opisie, bo zaczynamy naprawdę bardzo ciekawą serię. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i życzę Wam oczywiście miłego weekendu. Cześć!